Tradycyjnie już od kilku lat, 24 grudnia, Wigilię Bożego Narodzenia, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedzał schronisko dla bezdomnych przy ulicy Mazepy 28, prowadzone przez braci Albertynów. W kaplicy gości witał dyrektor przytułku brat Berard Czarnucha. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprowadził wspólną modlitwę, pobłogosławił opłatki i przemówił do bezdomnych miasta Lwowa oraz ofiar wojny, którzy codziennie przychodzą po paczki żywnościowe do Albertynów. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki po Wigilii i śpiewaniu kolęd podziękował braciom Albertynom, wolontariuszom i darczyńcom za opiekę nad bezdomnymi Lwowa. Świt zasijala. Co dobro. Z Izbą. Zdawam się o dobro. Tak, można złamać. Jako już się o dobro. Niechaj święty Twoje, niechaj przyjdzie Carstwo Twoje. Ducha. Amen.